Państwa oczytane jest trochę już tam zaległe stanowisko przez jakiś czas, natomiast próby trwają i na, oficjalnie powiatu, ale nieoficjalnie poprzez parlamentarzystów, poprzez zarząd województwa. Na dzisiaj stanowisko jest takie, które nie wykluczamy, że zmieni się. Na dzisiaj stanowisko takie, że tak naprawdę problem leży u marszałka województwa lubuskiego, że tutaj jest opór i problem z dofinansowaniem, natomiast jest zgoda marszałka województwa wielkopolskiego w partycypacji kosztów i marszałka województwa dolnośląskiego. Także problem tkwi w naszym województwie i można powiedzieć, że trochę to śmiesznie nawet wygląda, bo się upominają posłowie innych województw o to, co tak naprawdę kluczowe jest dla Skopy, ale ja myślę, proszę Państwa, że to trochę będzie trwało jeszcze. Sprawa nie jest definitywnie zamknięta, nie zamknięta na dzisiaj. I być może, żeby to miało swoją ciągłość, jeżeli nie będzie efektu, do przyszłej sesji, to na przyszłą sesję mogłaby Rada Miejska również swoją opinię czy stanowisko w tej sprawie podjąć i do stosownych marszałków wysłać, żeby ten nacisk wzmocnić. Zobaczymy, przez ten miesiąc może się coś wyjaśni na dobre, ale jeżeli nie, no to będziemy dalej próbowali, bo tutaj ta decyzja marszałka województwa lubuskiego no wprost uderza we Wschowę. Można powiedzieć, co obchodzi Wielkopolskę Wschowa, no są takie głosy, że sporo osób dojeżdżało z Leszna do Głogowa. Ja nie mam takiej wiedzy co do ilości, no i że tam naprawdę tamten nacisk trochę jest bardziej skuteczny. Sprawa na dzisiaj jest, można powiedzieć, tak postawiona, że nie ma zgody wszystkich marszałków, natomiast to trwa. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Fabianczyk. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, miesiąc temu, radny pan Ścisław Mazur mówił właśnie, wywoływał w jakiś sposób ten temat, że istnieje pewna obojętność. I ja potwierdzam, tak, istnieje pewna obojętność. My rozmawiamy tu o sytuacji, gdzie mleko się rozlało. Przecież zamiar likwidacji tego połączenia był trochę wcześniejszy i moim zdaniem dziś dyskutowanie na temat niezlikwidowania połączeń w sytuacji, kiedy ono już zostało zlikwidowane, jest rzeczą bardzo kłopotliwą. Odnoszę wrażenie w przeszłości, 3 lata temu, a może to już 4 lata temu, z inicjatywy rzeczywiście starostwa, ale odbywało się takie szerokie spotkanie z udziałem i przedstawicieli województwa dolnośląskiego, i przedstawicieli województwa wielkopolskiego, i gmin ościennych, myślę tutaj o Kotli, myślę tutaj o powiecie głogowskim. Dzisiaj może trochę szkoda, że to tak pasywnie zostało, ten sygnał, że będzie zlikwidowany, został w sposób taki pasywny, obojętny przyjęty. Uważam, że powinniśmy reagować zdecydowanie szybciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.